Krystian Bielski dla portalu Fajsport. Krystian, gratulacje za wygraną, ale chyba nie przyszła łatwo. Nie przyszła łatwo, przeciwnik pokazał klasę, no ale sprzeczał się z werdyktem, ale myślę, że to było bezsensowne, no bo ja wygrałem tę walkę, prowadziłem cały czas, to ja byłem w presji, to ja narzucałem tempo. On widziałem, że był zmęczony, a ja wcale nie jestem zmęczony, mogę toczyć czwartą, piątą rundę. Tak z przebiegu tego, co pamiętasz oczywiście, bo to zawsze na gorąco jest trudno coś pamiętać. Ten, w którym momencie naprawdę przeważałeś, a w którym momencie, powiedzmy, on miał przewagę? Myślę, że pierwsza runda musiałem go wyczuć, a druga, trzecia już dla mnie. Te treningi w Arachionie z tymi gwiazdami to coś dają? Strasznie dają. Muszę powiedzieć, że jestem mega zadowolony, że mogę się rozwijać w tak super klubie. Zastanawiam się, dlaczego on nie szedł w parter, ale obawiałbyś się tego, gdyby poszedł w parter? Nie obawiałbym się. Ja swój parter strasznie, ale to naprawdę strasznie poprawiłem. Także myślę, że nie byłoby przeciwwskazań, żeby on poszedł w parter. Ja bym sobie tam poradził. Powiedz mi, która to jest twoja zawodowa walka? Dopiero trzecia. Całkiem nieźle ci idzie. Jesteś naprawdę mocno zbudowanym zawodnikiem, silnym. Chyba też z tego powodu ludzie się boją obalać ciebie. Może, być może dlatego. Ciężko jest mnie sprowadzić. Dużo w Olsztynie trenujemy zapasów naprawdę z mocnymi gościami. Takimi jak Aslambek Saidow czy Mamet Kalidow. Naprawdę i wielu innych. Bardzo mocni zapaśniczo. Byłem ostatnio na treningach, przyznaję. Nie za zimno wam tam trochę? Nie, no ja już się przyzwyczaiłem. Krystian, gratuluję wygranej. Naprawdę trudno i trudna, zapracowana, ciężko wygrana. Chyba długo ją będziesz pamiętał. I jak ci się gala w ogóle podobała? Gala, jestem mile zaskoczony, podobała mi się super. No a walkę będę pamiętał, bo jednak rywal był dobry, mocny, no ale pokonałem go bez dwóch zdań. Dziękuję bardzo i cóż, do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do widzenia.